Państwa na antenie WLC.pl, lepsza strona Wrocławka. Rozpoczynamy kolejny odcinek tygodniowego przeglądu sportowego. Ze mną jest mój stały ekspert Rafał Walter. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Adam. Witam Państwa. Rozpoczynamy za nami emocjonujący piłkarsko weekend i nie tylko. I trzeba poruszyć sprawę, która bulwersuje nie tylko Polaków, ale też Niemców i cały piłkarski świat, który kibicuje Robertowi Lewandowskiemu, a więc ósme jego miejsce w przebiscycie złotej piłki. Zdecydowanie za niskie. Zdecydowanie za niskie i nie tylko wydaje mi się, że w odczuciu Polaków i Niemców, ale też całego piłkarskiego świata, jak powiedziałeś. No, Robert w tym sezonie wykręca naprawdę niesamowite statystyki. Ponad 50 bramek. Naprawdę jego wpływu na grę Bayernu Monachium czy polskiej reprezentacji nie da się jakby przełożyć na to, co na statystyki po prostu. No, wszyscy właśnie zastanawialiśmy się, czy Robert skończy na podium, czy będzie może troszkę poza tym podium, czwarte, piąte miejsce, ale z pewnością nikt się nie spodziewał, że Robert zajmie ósme miejsce. I można powiedzieć, że to jest rozczarowanie nie tylko dla Polaków właśnie, ale dla wszystkich. Z Kylianem Mbappé. Francuz gra w PSG, no ale nie był tak skuteczny, nie jest też tak medialny jak Robert Lewandowski. Alisson Becker też wyżej, bramkarz Liverpoolu. No, Alissona jeszcze bym usprawiedliwiał, bo tak, był znakomity. Tak, Alissona jeszcze miał mistrzów wygrane, tak? Tak, i znakomity ale, sezon, jeśli tak, chodzi o pozycję bramkarza. Mbappé? No, Kylian Mbappé, no nie bronią go ani wyniki PSG w Lidze Mistrzów. Wiadomo, wygrana PSG w Lidze Francuskiej, to no, można to było się tego spodziewać. Formalność. Tak, to jest jakby formalność i jakby obowiązek PSG. Tak samo jak można powiedzieć Bayernu, jeśli chodzi o Ligę Niemiecką, bo tam nikt sobie nie wyobraża. Liga Niemiecka jest bardziej wyrównana. Tak, Liga Niemiecka jest bardziej wyrównana i w moim odczuciu przynajmniej bardziej prestiżowa, jeśli chodzi o, no, jeśli chodzi o ranking lig. I no, wracając do osoby Kylian Mbappé, no, zdecydowanie świetny piłkarz, ale ten sezon nie należał do niego. 36 bramek, 14 asyst, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską, no to goni Roberta, tak? Ale jeśli chodzi o w ogóle liczby, nawet jakby same bramki strzelone w Lidze Mistrzów i w ogóle w Lidze Francuskiej, no to zdecydowanie dla mnie jest jakby za Robertem. Za wysoko. Za wysoko, tak. Mm. A widziałeś, jakie kraje głosowały na Roberta Lewandowskiego? No, widziałem. Egzotyka trochę. Trochę egzotyka. Może prawo medialne do pokazywania lig decydują tutaj akurat w tym aspekcie. I aspekt kontynentalny. No, większość Afrykańczyków i mieszkańców Afryki ogólnie. Azja, tak, głosowali za swoimi piłkarzami jakby. Mm. I no, to jest naturalne, tylko no, 40 punktów Roberta chyba. 44 punkty Roberta to zdecydowanie za mało. A co powiesz o Messi, zwycięzcy? Należała się ta nagroda, czy jednak byś Virgilowi Van Dijkowi przyznał tą złotą? Ja jestem osobiście fanem FC Barcelony i no, nie ukrywam, że Lionel Messi jest jakby moim idolem też piłkarskim, czy w ogóle jako człowiek, ale w tym roku nie przyznałbym mu nagrody złotej piłki. Bardziej zasłużył na to dla mnie Virgil van Dijk, chociaż Lionel Messi jakby prowadzi Barcelonę do sukcesów, tak? Jest jej najlepszym piłkarzem, bez niego trudno osiągnąć rezultaty. Chociaż oprócz Super Pucharu Hiszpanii i oprócz zwycięstwa w lidze hiszpańskiej, no nic Barcelona nie wygrała, czyli no nie wygrała przede wszystkim Ligi Mistrzów, a to o to chodzi w tym klubie, takim wielkim jak Barcelona. Natomiast Virgil van Dijk, no solidność defensywnie, dokładał swoje bramki także w ofensywie i zdecydowanie moim zdaniem... Tak, kluczowo. Tak, tak. Tylko też mam jakby świadomość tego, że pozycja Virgil van Dijka nie robi tak jakby takiego wrażenia jak Messiego, tak? No, to nie jest specjalista strzelania. Dokładnie. I rzadko się zdarzało w przeszłości, żeby na przykład obrońca, czy nawet nie wiem, czy w historii złotej piłki bramkarz zdobył, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, czy zdobył złotą piłkę. Dlatego no, jest to ogromny sukces, na pewno w Holendrze. Tak. No, bardziej bym się zastanawiał nad wysoką pozycją Cristiano Ronaldo, który... Czwarte no, miejsce, tak? Trzecie miejsce. I dla mnie zdecydowanie za wysokie trzecie miejsce. Też się wydaje. Poza bramkami w Lidze Mistrzów, no i tym hat-trickiem strzelonym przeciwko Atletykom. Mane, no, mógłby być na podium. Tak, tak. I zdecydowanie się należało Sadio Mane. No Ronaldo widział, czuł pismo nosem, jak to się mówi, że nie zdobędzie w tym roku nagrody. Wolał nie oglądać Messiego, który odbiera kolejną szóstą złotą piłkę i wybrał sobie nagrodę
którą przyznał Związek Zawodowy Piłkarzy we Włoszech i gdzie tam został uznany za najlepszego piłkarza. To też w weekend odbyło się losowanie grup już Mistrzostw Europy w 2020 roku. No i Polacy trafili na Hiszpanów, Szwedów oraz zwycięzcę baraży, gdzie gra Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina oraz Słowacja. Grupa niełatwa. Grupa niełatwa, ja bym nawet wręcz powiedział, że bardzo trudna, bo wiem, Hiszpania, no nigdy hiszpańska piłka nam nie leżała i to będzie... Aczkolwiek Hiszpanie nie zachwycili tych eliminacji. Nie zachwycili, ale mylili inaczej. Ostatni mecz Hiszpanów znakomity. Co pokazywali na boisku, cały czas dominacja, gra piłką, z czego słynęli zawsze Hiszpanie, tak? Ale całe eliminacje, potknięcia ze Szwedami na przykład, no długo nie mogli sobie zapewnić. Fantastyczne eliminacje. Tak. Będą wracają do wysokiej formy. Tak. A Szwedzi też nam nigdy nie leżeli. Nigdy nam nie leżeli. Chyba jeszcze bardziej jak Hiszpanii. No, powiedziałbym porównywalnie na pewno, tak? Ale no tutaj będzie bardzo wyrównany pojedynek. Moim zdaniem zadecyduje jednak solidność Szwedów, którzy naprawdę grają stabilnie w obronie, z tego słyną, twardo, nieustępliwie. A w ataku zawsze coś potrafili wymyśleć. I już oczywiście nie ma osoby Zlatana Ibrahimowicza czy Ole Toivonena. Są inni. Markus Berg, który dla niego będzie to ostatni turniej, tak? Bo kończy karierę. I dla mnie to może być dodatkowa motywacja, jakby dla tego piłkarza będzie chciał się pokazać zdecydowanie jak z najlepszej strony. A jeśli chodzi o drużynę z eliminacji, też będzie ciężko. Jeżeli, z baraży. Jeżeli wygrałaby... Każda z tych drużyn jest silna. Jest silna, chociaż jest w naszym zasięgu jak najbardziej. No tutaj nie mamy jakby drużyny, które byśmy się obawiali. Będziemy grali w Dublinie, może będzie to Irlandia. Tak, może to będzie Irlandia, może to będzie Bośnia. Ja bym sobie życzył, żeby to była Słowacja, bo tutaj to są nasi sąsiedzi, tak? Dużo piłkarzy słowacki gra w Ekstraklasie, więc... To może być trochę mylne, bo mogą teraz dobrze rozgryźć też. No, ale my też znamy tych piłkarzy, tak? Wielu grało w polskiej lidze, wybiło się z naszej ligi do kolejnej, czyli do niemieckiej, powiedzmy, czy do angielskiej. Ja bym sobie życzył jednak Irlandczyków. Ty Irlandczyków, ja powiedzmy Słowaków. No, będziemy grali w Dublinie, jak u siebie, wcześniej w Bilbao też. No i właśnie teraz z Hiszpanami będziemy grać, no i będzie ciężko. No, dla Hiszpanów Bilbao też nie musi być koniecznie szczęśliwe. No niekoniecznie. No wiemy. No, będą mieli większą przewagę niż my. Tak, zgadza się i to jest... No wiemy, no, u siebie zawsze się gra lepiej, tak, dodatkowy atut, własny stadion. No zobaczymy, jak to będzie. Chociaż ja obstawiam, że no niestety wyprzedzą nas Hiszpanie i Szwedzi, a Polska zajmie dopiero trzecie miejsce. Zobaczymy, jak to będzie. Może jedna ósma finału się uda. Zobaczymy. Życzyłbym sobie tego, ale no bardzo kluczowa będzie, tak, bardzo kluczowa będzie tutaj jakby forma piłkarza. Zaczynamy od meczem z zespołem, który wyjdzie z tych baraży, więc... Zwycięstwa byłoby ładnie. Tak, jeśli dobrze byśmy zaczęli turniej, no to wsparcie dla polskiej piłkarzy i oni sami by uwierzyli w ten sukces. Zazwyczaj wielkie turnieje zaczynaliśmy od porażki. Chociaż ostatnie mistrzostwa Europy. Tak, no chociaż ostatnie właśnie mistrzostwa Europy są jakby tego zaprzeczeniem, tak. ale no co żeby powiedzieć, zobaczymy, no, zobaczymy za pół roku. Nieco ponad pół roku, zobaczymy. Ruszył ten kolejna runda Pucharu Polski. 1/8 finału, wczoraj kilka meczy, dzisiaj też. Jutro ostatni mecz, Legia wygrała, Piast wygrał, dzisiaj też Lech Poznań dołączył do grona ćwierćfinalistów. Dzisiaj grają Lechia z Zagłębiem i jeszcze LKS z GKS-em Tychy. Jutro Raków z Krakowią. Jakich wyników się spodziewasz? Powiem ci szczerze, że spodziewam się jednak zwycięstw drużyn ekstraklasowych, bo tutaj widać było jaki poziom, powiedzmy nawet na przykładzie Legii Warszawy i Górnika Łęczna dzieli. Tak, tutaj mamy już różnicę dwóch poziomów. Tak, dwóch poziomów. Tutaj może dzisiaj jak starcia z GKS-em, GKS-u Tychy z LKS-em Łódź jednego poziomu, tak, rozgrywkowego. I to może być też taki różny. Zdecydowałbym GKS-u Tychy, który gra u siebie. Tak, zdecydowanie. Ja bym nie skreślał żadnej z drużyn. I po prostu uważam, że widać ten poziom rozgrywkowy, tak? Chociaż różnie trenerzy do tego podchodzą. Niektórzy wystawiają rezerwy, niektórzy podchodzą i wystawiają cały skład, czyli wyjściową jedenastkę.
jest różna też motywacja piłkarzy. Jednak tutaj dla tych drużyn z pierwszej ligi czy z drugiej, no Puchar Polski to jest coś wielkiego, tak? Czekają na te mecze ekstraklasowe jak na święto piłkarskie, jakby grali co najmniej, nie wiem, z Liverpoolem czy z Barceloną. No, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, no tak? Ale dla nich to jest święto. Jeden mecz może zdecydować, że awansują do kolejnej rundy. Jeden mecz też może zdecydować, że wygrają Puchar Polski. I dla nich to jest krótka droga jakby do europejskich pucharów. A jeśli chodzi o medialność, to usłyszy cała Polska o tym, tak? Dla drużyny... Póki co faworyci nie zawodzą. Lech, Legia, Piast. Piast. O, powiedziałbym, że dzisiaj chyba największe problemy miał jednak Lech, bo oglądałem to spotkanie jadąc tutaj do studia i muszę przyznać, że no Lech momentami dominował, tak? Widać było przewagę ekstraklasowych piłkarzy, ale stale po kilkunastu tak minutach przewagi Lecha pokazała się z bardzo dobrej strony. Miała wiele sytuacji bramkowych, tylko skuteczność, tak? Trzeba powiedzieć, że Stal napsuła więcej chwil Lechowi niż Resabę poprzedniej rundzie, Resabę, która jest na czele drugiej ligi. Tak, może też podejście piłkarzy tutaj. Początkowo było widać tremę. Jakby... Ale to zawsze tak. Tak, tak. Początkowe minuty są zawsze badawcze. Jednak Lech szybko strzeli bramkę. Kontrolował niby to spotkanie, ale kontrolował tylko jakby... Jakby to powiedzieć, no tak... Boiskowym, tak, tak. Tylko na początkowych fragmentach. I muszę powiedzieć, że ten mecz zupełnie mógł się inaczej potoczyć. To krótka piłka. ŁKS czy GKS Tychy? Obstawiam, że będzie dogrywka w tym meczu i ŁKS z tej dogrywce zwycięży. Lechia czy Zagłębie? Lechia. Raków czy Krakowie? Krakowie. No to ja podobnie. No i teraz na sam koniec musimy powiedzieć jeszcze o sportach zimowych. Ostatnio mówiliśmy o naszych przewidywaniach co do występu Polaków. I może zaczniemy od skoków narciarskich. W Kusamo, no nie poszło naszym. Drugi konkurs został odwołany, a w pierwszym Dawid Kubacki najwyżej z Polaków, na to, ale dopiero na 12 miejscu. No trzeba przyznać, że w początkowych jakby konkursach główną rolę odgrywa wiatr. I nie możemy stwierdzić, kto jest w najwyższej formie, a kto jest... I Daniel Andretande, tak. Można powiedzieć, że on miał w sumie najrówniejsze warunki z całej tej czołówki, szeroko rozumiane, i jakby jemu bardzo ten wiatr nie przeszkadzał, tak? Mm. Ale już widać na początku sezonu, że bardzo są mocni Norwegowie, bardzo mocni są Austriacy Słoweńcy. I Słoweńcy, tak? Gdyby nie dyskwalifikacja, co dawno, dawno się nie zdarzyło. Dwóch zawodników z podium. Ogólnie kadra Norwegów przez cały weekend widać, że chyba czegoś szukała, tak? Jakieś tam nowinki. No zawsze kombinują. Tak, zawsze są kombinacje, to jest początek sezonu i wszystkie drużyny jakby patrzą się na swoich rywali, oceniają, co nowego mają w poszczególnych zespołach i starają się wprowadzić jakby te nowinki do swoich drużyn, do swoich zawodników. I muszę przyznać, że no ten początek sezonu nie był najlepszy w wykonaniu polskich reprezentantów, jednak widać, że mają formy. To nie jest przypadek, że oni tam powiedzmy, wiadomo, no Kamil Stok w pierwszym konkursie, trzecie miejsce, tak? W drugim nie poszło. Ale to samo nigdy nie było przyjazne też Polakom. Tak, tak. Nigdy tam polski skoczek nie wygrał. Nie robił z tego jakiejś większej afery. No dajmy się rozkręcić, tak? Kamil Stok nigdy nie był mocny na początku sezonu. Bardziej rozkręcali się inni. Tak. On po prostu zyskiwał stałą, równą formę przez cały sezon. Więcej przede wszystkim spodziewałem się po Dawidzie Kubackim, który miał znakomite lato. Teraz jakby jego zapędy, że tak to nazwę, no lekko zostały stłamszone. Podoba mi się Piotrek Grzywa. No, oprócz tego wypadku Wiśle Malince. Tak, ładny skok miał. Tak. Zdecydowanie. Po tym upadku no, to mógł mieć jakieś tam obawy, tremy. Widzę moc u niego jest zdolny do dalekich skoków. Martwi mnie jednak postawa zawodników młodszych, tak, drugiej linii tak zwanej. No, spodziewałem się, że jednak u siebie znają tą skocznię, awansują w większej jakby grupie do konkursu. Tutaj no... Nie widzę na razie jakby postępów. Jakbym w porównaniu do lata mam wrażenie, że na razie się oni cofnęli jakby w rozwoju. A Daniel Andretande w poprzednim sezonie, no przez cały sezon czegoś szukał. Nie był w tej optymalnej formie, ale teraz ruszył ostro. Czy to wyrasta na głównego faworyta? Moim zdaniem jeszcze za wcześnie, żeby to stwierdzić, wszyscy Norwegowie są mocni. Ja widzę tutaj pracę, mimo że trzech zawodników zakończyło kariery w czasie lata, mają jakby przebudowaną trochę drużynę, to nadal są mocni. Liderzy nie zawodzą, Daniel Andretande, Robert Johansson, tak?
Johan Andre Forfang. Jest młody Lindvik właśnie. I ciągną ten zespół, tak? Daniel Adretande pokazał się z bardzo dobrej strony. No, przepraszam, trzeba bardzo go jakby wliczyć w gronę faworytów do wygrania kryształowej kuli. A Zelaniczek, też takie objawienie na początku sezonu. Podium Zakopanem, przepraszam, w Wiśle. I teraz też, no, wprawdzie nie załapał się na podium, ale po dyskwalifikacji zajął trzecie miejsce. Zgadza się, ale ze Słowencami jest tak, że oni mają znakomity początek sezonu i potem im dalej w las, tym więcej drzew, jakby ich forma zawsze siadała. I nieraz już mieliśmy, że Peter Prewc znakomicie się rozkręcał, potem gasł, jego młodszy brat Domen i wielu innych, tak? Na przykład Timi Zajc. Gdzieś ta forma ulatywała. Była zmiana szkoleniowca w drużynie Słoweńców. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w tym właśnie sezonie. No, ale nie uważam, żeby Andrzej Laniszek przez cały sezon jakby utrzymał tą równą formę. To jest raczej taki zawodnik z drugiej linii. Tak. Słoweńskiej. Tak, chociaż no, zdarzały się nie takie niespodzianki, tak? Proszę Bękowić, chociaż na przykład. Zgadza się. Dobrze, przejdźmy do biegów narciarskich. Trzeba wspomnieć o Izy Marcisz i Dominiku Bolemno. Pierwsze punkty w karierach. Znakomite biegi. Jeśli chodzi o właśnie występ... Wreszcie przede wszystkim Dominik Bury zaskoczył chyba najbardziej. No zdecydowanie. Dominik to pokazywał już w zeszłym sezonie, że on potrafi bardzo dobrze biegać, tak? Jednak do tej 30 trochę brakowało. Pokazywał na... 19 miejsce po zliczeniu tych wszystkich czasów netto. Netto właśnie. No początkowo był na tym 10 miejscu, ale jednak FIS doliczył mu 30 sekund kary. No i znalazł się na 19 miejscu, ale... Jak... Słuchaj, tak jest fenomenalnym wynikiem. Jest genialnym wynikiem i od kilkunastu lat nie mieliśmy takiego wyniku, jeśli chodzi o dystansę, tak? Cóż by więcej stwierdzić? Jeśli chodzi o kobiety przede wszystkim, no to widać postęp całej grupy i tutaj bardzo wielka zasługa duetu Justyna Kowalczyk, Andrzej Wierytelny, którzy widać, mają pomysł na tą kadrę młodzieżową, a dla nich, jakby dla tej kadry młodzieżowej kluczem będą mistrzostwa świata juniorów. Ale Iza Marcisz pokazała, że... Wyrasta na taką chyba liderkę. Jeśli chodzi o dystansę, tak. Gorzej sobie radzi w sprintach, chociaż też tam potrafi... Sprintach z podmiotnikarskim bardziej. Tak. I właśnie i mamy... była blisko awansu do ćwierćfinałów tych pierwszych zawodów. Tak, była na 30 bodajże drugim miejscu tak i pół sekundy jej zabrakło, więc to naprawdę świetny rezultat. No teraz... Taki plan jest przygotowań ogólnie do tych mistrzostw świata juniorów, że Polki odpuszczą sobie kolejny Puchar Świata, pojawią się dopiero może w Planicy lub już dopiero w Tour de Ski, czyli w grudniu, już nawet pod koniec grudnia, więc no zobaczymy, co to da, czy zrobią dziewczyny postęp, czy nie. A jednak w tym sezonie spodziewam się bardzo dobry występu Dominika Burego. Mam wrażenie, że to nie był przypadek, jednorazowy wyskok i cały sezon będzie tak. Jeśli chodzi o biegi dystansowe, to zawsze był lepszy, ale jeśli chodzi o ogólną punktację, to może być porównywanie. Mam nadzieję, że Maciek Staręga pokaże w kolejnych zawodach sprinterskich, że potrafi jednak się ścigać i zdobędzie punkty dla Polski. To na sam koniec biathlon. No, panowie, tak jak się spodziewaliśmy, rozczarowali na całego, ale panie dobrze pobiegły. Punkty Moniki Chojnicz, naszej liderki, i Kamili Żuk. Powiem ci szczerze, że spodziewałem się nieco więcej po początku sezonu, jeśli chodzi o występ Polek, ale no z kuluarów wynika, że Kamila Żuk jest przeziębiona i walczy z infekcją gardła, więc no poczekajmy, czy ta forma przyjdzie i czy może to, powiedzmy, jest jakby no taki falstart minimalny, chociaż ona jest sama zadowolona, bo nie nazywajmy już, nie oczekujmy od niej przede wszystkim, że Kamila Żuk będzie w tym roku w czołowej dziesiątce i w każdych zawodach. Dla niej 28 miejsce to z pewnością jest bardzo dobry rezultat. Są punkty, jest okay. Tak, są punkty, jest lepiej niż w zeszłym sezonie, lepszy debiut i naprawdę może być siebie zadowolona. Jeśli jeszcze będzie zdrowa, moim zdaniem będzie się mieściła w czołowej 20. Jeśli chodzi o Monikę Chojnicz, no trasy w Ostersund nie są jej ulubionymi i tutaj trzeba otwarcie stwierdzić, że też nie możemy się jakby spodziewać bardzo dobrych wyników na początku sezonu, bo Monika jest taką zawodniczką, która się jakby rozkręcała i trzymała równą formę. Ale też nie ma się to przyczepić. 20 miejsce jest też dobrze. Mam wrażenie, że oczekiwała od siebie trochę więcej, chociaż biorąc właśnie pod uwagę te wszystkie aspekty, że nie lubi tej trasy. Początek sezonu, chociaż no, w tamtym roku miała zdecydowanie lepszy początek sezonu, bo w biegu indywidualnym była na podium. W tym dopiero przed nami jutro, czyli przepraszam, w czwartek ten wyścig. Zobaczymy. Kolejne starty nam udowodnią, w jakiej formie są reprezentanci Polski i no miejmy nadzieję, że poprawią.
swoje wyniki. Mam wrażenie, że lepszy bieg mają zdecydowanie panowie, chociaż na razie tego nie dowodnili. No, Łukasz Szczurek był na swojej zmianie, na kończącej zmianie sztafetę, na 6 pozycji. To jest bardzo dobry rezultat. Jeśli połączy to ze strzelaniem i będzie utrzymał taką formę biegową, będą punkty w tym sezonie. No i tego mu życzymy. Tego mu życzymy. To na koniec Państwa zaproszę na odcinek, który będzie za tydzień. Podsumujemy cały rok sportowo i to będzie nasz ostatni odcinek w tym roku. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.